Andrzej Apel, uciszenie Boże. Witam. Nazywałeś to tak naprawdę prawdziwym debiutem, chociaż to jest twoja druga książka. Po dużej przerwie, prawda? Taki drugi debiut, tak. Powtórny debiut jest takie określenie. Słuchaj, już jest minął rok od wydania książki. Tak. Jaki odgłos jest? Jak ty się czujesz z książką i co ludzie mówią? Ja przede wszystkim cieszę się, że ona się ukazała, dlatego że była duża przerwa od pierwszej książki. Poza tym znaczna część wierszy tutaj zawartych to są rzeczy napisane dawno temu. W pewnym momencie porzuciłem pisanie, czy jakoś, może nie tyle porzuciłem, co jakoś stało się to naturalnie. No i te wiersze leżały w szufladzie, niektóre ukazały się w pismach literackich i gdzieś miałem z tyłu głowy, że szkoda, że przynajmniej te niektóre wiersze, które uważałem za ciekawe, nigdy nie ukazały się w formie książkowej. No i dwa lata temu nastąpiło takie przebudzenie, które trudno wyjaśnić. Po prostu napisałem serię wierszy w krótkim czasie. No i stwierdziłem, że może to już jest książka. Może powstać takie dziwne połączenie tych wierszy z młodości i tych nowych napisanych w krótkim czasie, stanowiących jedną trzecią książki, więc to jest trochę dziwne, bo te z młodości powstawały dosyć długo. Natomiast te nowe w bardzo krótkim czasie. No i wydaliśmy książkę, zwróciłem się do ciebie, pamiętałem cię z czasów młodości, no właśnie, spotkań literackich. I po prostu cieszę się, że jest kilka pozytywnych głosów się pojawiło, również osób znaczących w świecie literatury. Czy wracasz w ogóle do tych wierszy jeszcze, czytasz je? Nie, raczej nie. Tylko na spotkaniach, tak? Zresztą, tak. Szczerze mówiąc, wiemy, że raczej unikasz takich konfrontacji z publicznością. Mimo tak, to, że raczej bardzo dobrze jest przyjmowana ta poezja. To pamiętam spotkanie w Domu Literatury. Tak, tam to było wyjątkowo udane. Nie wyjątkowo, po prostu bardzo udane, bo były kolejne spotkania też. Czy podczas festiwalu, czy odczuwasz jakoś literacko ten czas pandemii, izolacji? Czy pomyślałeś sobie, kurczę, będę pisał dużo wierszy, albo muszę się znaleźć ujście tych emocji, nie, samotności? Czy nagle odłożyłeś na moment? Raczej odłożyłem. Myślę, że w literaturze dobrze nabrać dystansu trochę, odczekać, przetrawić te emocje, których za bardzo nie rozumiem, bo to wszystko jest takie odrealnione. Teraz już mniej, prawda, bo przyzwyczailiśmy się do pandemii, ale na początku było trochę surrealistyczne. Tak. Poza tym teraz się spotykamy w parku, na dużej imprezie. No właśnie, słońce wyszło, padało przez co chwilę się zmienia aura. Dziwna aura dzisiaj. Ale jakby taka odrobina normalności jest. Ludzie chodzą z jedzą lotu. No nie do końca, bo przy jednym wejściu jest bardzo długa kolejka. Słyszałem. Ja byłem już wcześniej. Na szczęście jakiś pan powiedział, że przy innym jest luz, więc się udałem w tamtym kierunku, bo bałem się, że dwie godziny będę, wiesz, czekał w kolejce. Tak, to znaczy, że zobacz, jaki jest... jaka duża jest potrzeba przebywania wśród innych ludzi. Tak, ta impreza się cieszy sporą popularnością. W zeszłym roku byłem, to było dużo ludzi. No dzisiaj pada, ale i tak, mimo właśnie tych różnych zagrożeń, jest sporo osób, więc jest to dosyć wyjątkowa impreza, chyba na mapie literackiej Warszawy. No myślę, że w ogóle Polski to jest tak piękny, poza tym piknik literacki, no to ciekawa rzecz. Powiedz mi, czy oczywiście teraz jakby odłożyłeś pisanie? Znaczy, już tam powstały jakieś nowe rzeczy, to nie jest tak, że... Bo można by zamknąć, prawda, że jakby załatwiłem tą swoją sprawę, czyli wydałem te wiersze z przeszłości. No ale też już coś nowego się rodzi, ale to jest jeszcze takie mocno nieokreślone. Jeszcze nie wiem, w jakim kierunku to zmierza. Próbuję różnych rzeczy, więc... To można byłoby cię nazwać... Nie wiem, co z tego wyniknie. Klasycyzujące, prawda?
No to zależy od wiersza. I mi się wydaje, że ja mam bardzo zróżnicowane wiersze i niektórych właśnie nie da się pociągnąć. Ale nie eksperymentujesz tak mocno. Eksperymentuję, wiesz, subtelnie. Aha, dobra. Chociażby tym eksperymentuję, że właściwie każdy wiersz jest trochę na inną formę, tak? To już jest eksperymentowanie. Ja nie lubię jakby pisać na jedno kopytą. Znaczy, można i ja nie mówię, że to jest złe, tylko... Ty nie lubisz. Staram się na każdy wiersz mieć jakiś nowy pomysł, żeby to był jakiś osobny byt. Ja raczej myślę w kategorii pojedynczych wierszy niż jakichś większych całości, cykli. Potem układając tam starałem się nadać mu jakąś strukturę. No tak, żeby to było też atrakcyjne dla czytelnika. Żeby mimo wszystko była jakaś historia. I myślę, że częściowo mi się to udało, ale to już post factum, kiedy są wiersze, a nie myślę wcześniej, że to będzie, prawda, to czy tamto. Czekam, co przyniesie mi wiatr. Czy przeczytasz wiersz? Mogę przeczytać, tylko nie wiem, który zapewne. To zaraz wybierzesz, a ja w tym czasie możemy... Wiesz co, zrobić? Słuchaj, jesteśmy w ogrodzie, to może wiersz Łazienki przeczytam. Fantastycznie. Niedługi. Podobna sceneria. Dobra. Już. Łazienki. Gondola na wpół zanurzona w zielonej wodzie. Toną liście. Gołębie, lecąc w poprzek, mącą gładką fakturę obrazu. W tle stare drzewa i fragment antycznego teatru. Ktoś nadchodzi żwirową aleją. Może go znam. Odwrócił głowę. Ostatnio jadąc samochodem widziałem coś takiego z kolei na ulicy. A to jest na ścieżce, bez tytułu wiesz. Na ścieżce strzępek ptaka. Właściwie same skrzydła. Tu nie pomoże nawet modlitwa. Ten ptak nie poleci do ciepłych krajów. Nie ogrzeje się w raju. Skrzydła to za mało, by się udało. Chyba jaskółki. Ledwo widoczne ślizgają się po nienagannie grafitowej powierzchni, zacinając, rwąc. Ciągle od nowa. Nie żeby przebić. Choćby zarysować. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas tutaj, żeby przejść. Bardzo miło. Zawsze lubię się spotkać. Świetny wydawca, ale świetna też świetna książka, świetny autor. Kupujcie poezję, w ogóle kupujcie książki. Czytajcie je. Dzięki.